Witajcie w świątecznym odcinku Orba. Czemu jest świąteczny? Bo my czapki i nic więcej. To będzie normalny odcinek Orba. Możecie go słuchać lepiąc pierogi, robiąc grzyby. Czy to już jest moment na to, żeby zacząć dyskusję o grzybach, o których nic nie wiemy? Grzybnia, tyle wiem. Idźmy dalej, nie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o TVP. Bo ja już widziałem w twoich oczach chęć do rozpoczęcia dyskusji na temat, na który się nie znamy. Znowu idziemy na... prawda, kretynów. Chciałem się zapytać, czy w twojej rodzinie na święta sadzi się grzyby? No widzisz, nie wiem, no. Dawno nie odwiedzałem rodziny, prawda? Zostałem youtuberem na pełen etat. Więc... Tak. No w sensie będzie tak. No. Zostałem youtuberem na pełen etat, to jest... nagłówek jakiegoś artykułu w Życiu na gorąco, czy coś. Ale youtuberem na pewno na tydzień i zobacz, jak to się skończyło. Tak, to prawda, ale co chciałem powiedzieć? Nie spędzam czasu z rodziną, tylko jestem youtuberem, ponieważ no, spędzam teraz czas tylko z ludźmi sławnymi i tak, dlatego jesteś jedyną osobą, z którą się znam. No bo nie ma innych sławnych ludzi. No nie. Nie. Znaczy nie, no, tak szczerze są, ale nigdy ich nie poznałem. Więc szczerze, jakby, no, prawda, jest ciężko. Dobra, może są trochę sławni, ale nie aż tak jak ja. Więc... Czy mają taką czapkę? Właśnie nie mają, mają takiej czapki. W każdym razie. Nie, u mnie w rodzinie hoduje się grzybów. No, to, a zbiera się grzyby? Tak, kiedyś chodziłem na grzyby. Wiem, że ty nie lubisz chodzić na grzyby. Nie lubię, to jest strasznie... Chodzisz po lesie i... To nie jest mój problem. Nie mam nic do chodzenia po lesie, właśnie nie mam nic do chodzenia po lesie, ale jakby... Masz powiem z drugą 30, jak cię budzą i musisz iść na grzyby. Bo chcesz, żeby ten rant zaczął, tak? O tym, że jakby... ja uważam, że powinna być jakaś taka niepisana zasada, że ludzie, którzy chodzą na grzyby, jakby wszyscy powinni tak zacząć chodzić tak godzinę później. Jakby, że jak chodziłeś, właśnie żeby to było sprawiedliwie, nie? Że jak chodziłeś na, nie wiem, na siódmą na grzyby, to teraz chodzisz na ósmą. I tak robi każdy. I dzięki temu wszyscy by się trochę bardziej wysypiali, a dalej nie trzeba by robić tego wyścigu zbrojeń. Mam takie same podejście dotyczące broni atomowej, ale to jakoś nie działa, więc jakby... Tak wszystkie państwa przestały, nie? Ale no. Nie było chyba jakichś traktatów, nie, jakiś, wiesz, traktat o... nierozprzestrzenianiu grzybiarstwa? Tak, było ciekawe. Wszyscy go podpisali i Izrael cały czas ma grzyby, mimo że oficjalnie nie ma grzybów. No cóż, prawda. Takie rzeczy się zdarzają. Iran ma swój program grzybiarski, który Izrael bardzo sabotuje na wielu poziomach. Jesteś głównym grzybiarzem, to Mossad podjeżdża nie wiadomo kiedy. Rozsyła po prostu sarny i one zjadają tych grzybów masowo, jak stonka ziemniaczana. W sumie dla nowych widzów to chyba był nas taki najczęściej rzucany żart, powiedzmy... Starych czasów, ale związany z polityką międzynarodową, jak jeszcze ją robiliśmy. To był taki nasz najczęstszy żart na temat właśnie polityki międzynarodowej. No to było pytanie, co jest najniebezpieczniejszym zawodem świata. No jest to bycie szefem irańskiego programu nuklearnego, no bo prawda, tak średnio raz na 3 miesiące przyjeżdża ktoś z Mossadu, prawda, no ty znikasz, no i jakby powołany nowy pan w fartuchu, no i tak się toczy ta zabawa, super. Ja potem przyjeżdżają następni motocykliści, tak. I znowu, oni też znikają, by the way, jak znika, to oni po prostu wyjeżdżają, elo. Tak, no. Jest program grzybiarski, to jest drugi najbardziej niebezpieczny, tak. Pod tym względem. Szef grzybiarstwa. Tak, właśnie, mieliśmy rozmawiać o TVP dzisiaj, tak, to jest nasz cel, to jest nasz cel. Nasz cel to jest przejęcie TVP w demokratyczny sposób. Tak, ale mieliśmy też ogłoszenie dla was w sumie, czyli nie wiem, nawet czy tam nazwać to ogłoszeniem. Znaczy jest akcja. Jest akcja, której mamy przyjemność i zaszczyt w pewien sposób być patronami na Patronite. Tak, reakcja jest poważna, więc... Tak, to prawda. W każdym razie jest wielka akcja pisania kartek świątecznych dla pana Andrzeja Poczobuta. Jeżeli nie wiecie, kim jest pan Andrzej Poczobut, to śpieszymy z wyjaśnieniem, kim jest pan Andrzej Poczobut. To jest człowiek, który był, powiedzmy, zaangażowany w... pomoc Polakom na Białorusi, w Związku Polaków na Białorusi i w pewnym momencie, no oczywiście nie wypowiadał się najlepiej o reżimie Łukaszenki i w pewnym momencie został aresztowany, internowany i skazany pod najbardziej absurdalnymi zarzutami, jakie możesz sobie wyobrazić. Klasyczne państwo totalitarne. Dokładnie, jakiś terroryzm i działania przeciwko państwu i tak dalej, i tak dalej. I od 2 lat polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polska próbuje jakoś go z tego więzienia wyciągnąć, ale się cały czas nie udaje. Są przeświadczenia... Więzienia z łagru, nie? To nazywajmy rzeczy po imieniu. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że właśnie są... Nie dostaje, pan Andrzej nie dostaje opieki medycznej, nie ma lekarza. Jest poddawany torturom, to znaczy też są jakby... oznaki, że jest poddawanym torturom. No, jest w sensie, białoruskim więzieniu. No, w sensie, easy like that. No i jeżeli chcecie, to
zapraszamy do opisów, które macie teraz wyświetlone, gdzie możecie do Patronite po prostu wysłać mu kartkę. Możecie odpuścić dalej, możecie zrobić cokolwiek, żeby jak najbardziej pokazać i Polakom, i światu. No, światu to pewnie do światu to nie dotrze, ale chociaż jak największej ilości Polaków, że taka sytuacja ma miejsce. To jest dla mnie takie na tyle osobista rzecz, że... Znaczy osobista w ogóle nie osobista, ale pamiętam jeszcze wywiady na przykład pana Andrzeja Poczobuta w RMF-ie u Mazurka i... No jak sobie tak... Całkiem chory koncert, że jakby pamiętasz go jako takiej, wiesz, normalną osobę, która występowała jakby w tej, na tej scenie politycznej. No. Tylko nie do końca jako polityk, nie? Bo to nie o to chodzi, że on był po jakiejś jednej albo drugiej stronie, tylko bardziej jako pewien orędownik pewnej sprawy. Pewnego rodzaju. No tak, orędownik pewnej sprawy i tak dalej, no i nagle masz takie, że prawda... No i może tak zniknąć, więc polecamy zaangażowanie się, bo to nie kosztuje nic dużego, a tylko parę, trochę czasu, a warto. I no tak wam rzucamy. Ale to tyle z ważnych ogłoszeń dzisiaj. Tak. Ja absolutnie się zgadzam. W sensie fajnie tak pokazać jakąś taką solidarność, myślę. No spoko. My na pewno napiszemy, tak w sensie, od siebie. Od Orba. Tak. Dobrze. No, ale wchodząc na lżejsze tematy. Lżejsze tematy, prawda? No, wrogie przejdzie na popę. Dobra, jak się czujesz w wolnej państwie Polsce? Wolnym, demokratycznym i uśmiechniętym, Bartek? Powiedz mi, czy ty jak sobie wstałeś rano, nie? Wstałeś sobie rano. I zadzwoniły telefony twoim ziomalom, to się okazało, że TVP się zmieniło. To jak się czułeś w ogóle? Wiesz, bo ty mnie obudziłeś, to wyglądało tak, dla jasności, to jest mała kuchnia. Dostałem film klasycznie w nocy, montuję z tego rano i montuję i właśnie poszedłem sobie zrobić kawę i dzwoni Bartek. Nie no stary, musimy, dobra, jak robimy z tymi dogrywkami? A ja tak siedzę i... Nie no, jakimi dogrywkami? No montuję, no właśnie jest o całej tej sytuacji, że PiS siedzi w tej siedzibie i w sumie to nic się nie dzieje, XD. No na czynku, na razie nic się nie dzieje. A Bartek miał takie, bo ty nie wiesz, bo jak coś to TVP przestało nadawać, bo kabel odcięli się i generalnie weszli tam po prostu z nowy szef wszedł. No, silnym mężczyzna, to jest naprawdę zabawne, to się udało PiS-owi. I silny mężczyzna wszedł, no. I miałem takie, wow, faktycznie, wszedł na Twittera i się okazało, że trochę mnie ominęło, jak byłem w... Mani montowania. Tak. No. I co, jak się czułeś z tym? Nie wiem, ja mam naprawdę, to jest dla mnie poziom tego, jak bardzo ja nie wiem, jak mam się czuć z tą sytuacją, jest aż niesamowity. Dawno nie byłem aż tak skonsternowany i rozdarty sytuacją. Mówię to całkowicie, oczywiście polityczną, nie? No bo jakby, bez przesady, ale jakby, ale to jest całkiem niesamowite, bo naprawdę nie wiem, co myśleć. Naprawdę nie wiem, co myśleć w tej sytuacji i... Widzę tyle problemów jednocześnie, a z drugiej strony miałem jedną myśl. To jest jakby rzecz, którą teraz rzucę, bo zapomnę, a o niej myślałem i w ogóle nie mamy trochę miejsca do to worby, żeby to wrzucić, a to jest uważam bardzo ciekawe. Bo tak naprawdę to zrobił Tusk, bo wszyscy mówią o tym w takim kontekście, że Tusk tak trochę no, gra teraz playbookiem Kaczyńskiego, nie? To jest oczywiste. Ale ja mam taki vibe, w sumie wszyscy tak naprawdę, którzy no dobra nie byli, wiesz, że Tusk najlepszy i tak dalej, tylko byli, próbowali podejść jakby w taki sposób, wiesz, dosyć obiektywny do sytuacji, nie? Ogólnie rządy i tak dalej, no to masa ludzi, z tym my, jesteśmy w tym jakby w tym zestawie ludzi, mieliśmy argument z tego, że problemy największej platformy jest brak sprawczości. Mhm. Nie? Że jakby wszyscy cały czas mówiliśmy, i to mówię też o nas, że że tutaj Kaczyński dużo zyskał sprawczością, tym, że właśnie był w stanie tak trochę przewałkować po prostu opozycję w momencie, jak przejmował władzę i tak dalej, nie? No i kurde, z drugiej strony teraz Tusk to robi, nie? I jakby... Z jednej strony, znaczy nie mam poczucia winy absolutnie, bo to nie o to chodzi, ale faktycznie teraz mam taki vibe, kurczę... To jest ważne, bo to poczucie sprawczości działa, nie? Ta sprawczość działa w polityce, ale ona też potrafi przybierać, tylko ona też faktycznie źle wygląda. W takim sensie, że trochę może zapomnieliśmy po prostu, jak wyglądało to poczucie sprawczości na samych początkach rządu PiSu. Bo wiesz, bo no nam się PiS mocno już w pewnym momencie zaczął kojarzyć z tą pewną nieudolnością, z aferami, z tym wszystkim. I trochę jakby, wiesz, zaciemniło nam się to, że... Bo w sumie PiS no, miał może nie aż tak samo, ale podobne też metody na wielu poziomach, nie? No choćby dobrze przywołać, jak odwoływał szefów służb, to miał problem z szefem CBA, no bo właśnie nie dało się go ładnie odwołać. No to zrobił tak, że po prostu odebrał mu dostęp do informacji publicznej. Tajnej. Do informacji publicznej to wszyscy mamy odebrany dostęp. Nie, to prawda. Nie, mieliśmy mieć, ale no. Ten wyrok tam... to chyba ten, nie? To chyba Rydzyk. Z Rydzykiem były te gigantyczne imby o informację publiczną, że on stwierdził, że po prostu nie będzie dawał. Tak, ale i w końcu jej... Ale to się, jak o, to, się to skończyło? To sprawa w sumie, nie pamiętam właśnie teraz, jak to się skończyło w końcu. Nie pamiętam. Bo to był pozew, na pewno. Tam Watchcourt chyba go...
się z nim sądził, ale nie pamiętam teraz naprawdę, jak to się skończyło. Bo dla jasności chodzi o to, że informacja publiczna w Polsce... No pewnie. I druga już zniknęła. To też mi już zgasło. O! Coś te lampki ostatnio nie funkcjonują. Coś strasznie źle działają, no. No, w każdym razie. Ta informacja publiczna w Polsce nie jest najbardziej transparentna i dostępna dla wszystkich. Tak ogólnie ze wszystkich państw zachodnich to zakładam, że są miejsca, w których możesz się dowiedzieć więcej o tym, na co idą pieniądze na przykład. No i właśnie tego szefa CBA, no to zabrali mu dostęp do informacji tajnej, powiedzmy, tak? I no i żeby czekał takie... Jakby 99% mojej pracy polega na tym, że... Czy do biura bez tego? No właśnie, co ja mam zrobić? No i tak się go pozbyli, więc... No to taki przykład, nie? Że też w ten sposób... No... Tylko to w sensie... Dobra, to absolutnie to jest problem też. Aczkolwiek to jest też w jakiś taki abstrakcyjny sposób trochę mniej... Mam wrażenie mimo wszystko hardkorowe niż to, że TVP, nie? Bo to jeszcze było takie zagranie, na zasadzie to można nazwać sprytnym zagraniem politycznym, żeby coś osiągnąć, nie? Czy najbardziej, wiesz, czy najbardziej takim, nazwijmy to, wiesz, standardy, nawet nie też demokracji, ale standardy państwa, prawa, procedury? Nie. Ale z drugiej strony to jeszcze jest takie zagranie z kategorii sprytne zagranie polityczne, dobra może być, nie? Ale no TVP, kurde. No tak, z drugiej strony wszystkie jakieś tam dynksy z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej, już było po prostu naprawdę granie na... Sorry, ale nie wiem, czy to się specjalnie różni od postawienia, no tak, my robimy to prawem spółek handlowych, tak? Kodeksem spółek handlowych? Tak, to generalnie uzasadniają, że na takiej podstawie byli w stanie TVP przejąć. No to robienie... No to nie stoi, nie? W sensie, no, to nie stoi. No właśnie, robienie tego, że no, możemy zrobić w KRS-ie zmiany, bo w ustawie nie jest tak dokładnie napisane w konstytucji. No to jest wszystko takie... Oczywiście tutaj nie ma tego silnego mężczyzny, który robi rzeczy. To jest na pewno coś, co się wyryje w banie i będzie taką no, mocnym obrazkiem z tych czasów. Ale to jest trochę to, o czym gadaliśmy ostatnio, albo dwa odcinki temu, że po prostu no, platforma będzie musiała w jakiś sposób naginać prawo, żeby to sprzątać właśnie po to, żeby sprawę coś pokazać. Więc i patrząc na obecny odbiór tego przez wszystkich, to ja mam wrażenie, że wszyscy są zachwyceni. W sensie, jeżeli chodzi o wyborców, nie, ale tak, wyborców to... platformy, no to właśnie spoko, nie? Tak, no to jest jakaś rzecz, która uważam, że będzie miała miejsce. W sensie, no ludzie będą faktycznie bardzo, ale to bardzo mieli vibe. Dobrze właśnie, że dobrze docisnęli. Wiesz, pomijam nawet tych wyborców, którzy wiesz, najchętniej by widzieli faktycznie, żeby tam naprawdę wjechały czołgi, na zasadzie, że tego by chcieli, nie? Że to jakby byłoby takie, no jakieś taka zemsta, nazwijmy to, której chcieliby zaznać. Pomijam nawet to, ale faktycznie tych wyborców, ale nawet tacy wyborcy bardziej umiarkowani, no to jest dokładnie to, co powiedzieliśmy w odcinku, tak? Nawet chyba pierwszą TVP. No nikt nie chce umierać za TVP. Nawet jeśli nie zgadza się na metody, no nikt nie chce być na barykadach broniąc TVP, nie? Bo to jest trochę na zasadzie... Nie wiem, no na przykład czasami są takie sprawy, powiedzmy, że to będzie hardkorowe porównanie, ale jakby chodzi mi o pewien vibe, że czasami są takie sprawy na zasadzie, że masz człowieka, który zrobi coś okropnego, już nie wiem co, bez znaczenia, nie? No i powiedzmy, że on ma proces sądowy czy coś. No i to jest tak, że wiesz, na przykład są jakieś standardy wobec niego łamane na zasadzie sprawiedliwego procesu, coś takiego. No i to jest zawsze taki problem, że z jednej strony dużo ludzi ma takie, kurde, no to jest trochę niesprawiedliwe, ale z drugiej strony trochę nikt nie chce być obrońcą tej osoby na takim poziomie, żeby wyjść i zaprotestować i powiedzieć, że jakby tak, nie zgadzam się z tym, co ta osoba robiła, ale dalej zasługuje na, wiesz, standardy i tak dalej. Mimo, że taka jest prawda, to trochę no nikt nie chce być tą osobą. I to, wiesz, nawet nie na zasadzie, że tylko i wyłącznie lincz publiczny czy coś, tylko też po prostu na zasadzie takiej, że no kurde, dziwnie się z tym czujesz, że jesteś tą osobą, która robi coś takiego. I wydaje mi się, że z TVP jest trochę podobnie, że... Tutaj dużo rzeczy przechodzi pod jakby radarem przez to, że po prostu no, nikt nie chce brać tego na siebie. I nie chce być osobą, która jest skojarzona z tym, że jakkolwiek próbowała walczyć o, wiesz, TVP. Ja to rozumiem to, nie? W sensie... To prawda. Lampy wróciły. Tak, lampy wróciły, tak. Nikt nie chce umierać za TVP. Inna sprawa taka, że sorry, ale ze wszystkich rzeczy, o jakie PiS mógłby walczyć, tłumaczenie tego, że to jest atak na wolne media i tak dalej, że to jest zamieszczenie po prostu wolności prasy i wszystkie te rzeczy, które rzucają. Oj, są tak niewiarygodni, coś tak... Wszyscy mają takie, no ludzie, o czym wy mówicie, nie? Szczególnie, że od dawna vibe był taki, że przecież media publiczne po prostu przedstawiają inną wizję, to jest pluralizm i tu chodzi o to, żeby... Na co patrzysz? Nie. Tak... Proszę, zadałeś mą koszulkę i nie wiedziałem, czy coś... No nie mam jeszcze jakieś... Nie. Mogę już kontynuować? Tak, oczywiście. Dobrze, to możesz mnie nie patrzeć tak dziwnie proszę, na mnie? Proszę. No. W każdym razie ostatnio no. Mieli takie podejście, że tłumaczyli, że TVP nie jest najbardziej obiektywne, tylko jest inne. I jest, to jest super. Więc jeżeli w tym momencie oni próbują to jakoś odwracać i mówić, nie, no przecież to jest atak na wolne medium, to nikt nim nie wierzy. I to po prostu jest przegrana sprawa od początku. Nie, tylko się nie da wygrać. W sensie, jakby to, właśnie to jest to, że to nie da się wygrać tej walki. No PiS może robić, ale w ogóle też mam takie wrażenie, nie, że PiS w sumie
to robi temu wszystkiemu niedźwiedziom przysługę. Jakby oni to zostawili w spokoju całkowicie i pozwolili, żeby to było, bo to się skończy tak, że to tak będzie rozjechane. Mm-hmm. To będzie rozjechane. A oni tam siedzą. Tak. I jakby po co? W sensie, po co wrzucać zdjęcie z reżyserki? Po co wrzucać zdjęcia, gdzie widać Lecha Kaczyńskiego, który jest jakby w obrazie, jakby gdzieś w studiu, nie? Po co robić tak, że wiesz, policy jednej partii bronią jakiejś telewizji, mówiąc, że jest obiektywna. Wiesz, po co robić sobie zdjęcie z premierem, jakby, że z Morawieckim w tym wypadku. Jakby, wiesz, po co to robić? Jakby, to skończyć tak samo? Myślę, że lepsze obrazki byś miał w momencie, kiedy by cię tam nie było. Jakby, okej, może dla twojego elektoratu to jednak jest fajne, bo wiesz, byłeś tam do końca, walczyłeś do końca o media dla nich. Ale z drugiej strony, no wiesz, nie? W sensie, to by jeszcze jakkolwiek zachowywało wiesz... Teraz nawet gdybyś chciał wysłać te obrazki w świat, to będzie pytanie, ej, a dobra, a czemu to są powiedzmy tylko jednej partii? W sensie, co się dzieje? W ogóle widziałeś już Morawieckiego, który nagrał film po angielsku do zachodnich mediów o tym, że Polska jest... Tak, nie widziałem, to oczywiście nie jest donos na Polskę, do zagranicy. Nie, do tego PiS nie robi. Absolutnie. Ale wygląda to jak donos do Polski do zagranicy. Ale to tylko tak wygląda. No, więc... I właśnie jedna jest sprawa, bo jak myślisz, do kiedy oni tam będą siedzieć? Bo oni powiedzieli, że... Aż się nie uda. A to jest niesamowite, nie? Bo ja się bardzo zastanawiam, bo wiesz tam, tak naprawdę w TVP podobno funkcjonują obecnie dwa równoległe, jakby dwie równoległe redakcje. Dwie garnizony. Ale nie, bo ja dzisiaj czytałem jakieś informacje o tym, że podobno w ogóle oni tam cały czas nagrywają. Że oni tego, to nie jest transmitowane, ale oni mają taki vibe też nawet, że już nawet pobijając to, że wiesz, tutaj walka o TVP, niektórzy mają też taki vibe, że oni nawet nie wiedzą, czy mogą przestać, no bo w sumie, wiesz, oni nie stracili pracy. Oni jakby nie dostają żadnego komunikatu, wiesz, oficjalnego, że macie przestać czy coś. No tylko mają taki vibe podobno na zasadzie... W sensie, no to będę nagrywał te informacje? W sensie, okej? No, to jest jedna sprawa, że tam są dwa ośrodki. To, że Pereira cały czas nie oddał konta do Twittera. To jest takie złoto. Ogólnie, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale na jedyna taka jeszcze... Ostatni bastion TVP Info to jest Twitter i jego właśnie pan Pereira. I Pereira cały czas wrzuca rzeczy. Teraz jest zielone ludziki kidawy. Chyba tak, takim hashtagiem wrzuca rzeczy, że właśnie oni tam nagrywają cały czas. I on cały czas jedzie tam na grubo. Całe media publiczne zostały przejęte przez wrogi Donalda Tuska. Całe? Nie całe. Zostało jedno konto na Twitterze bronione przez dzielnego Pereirę. No dzielnego Portugalczyka. To jest absolutnie niesamowite, ale właśnie nawet jeżeli masz te dwa ośrodki redakcyjne, no to w sumie masz tam tych ludzi, nie? Tych polityków. I oni robią te zmiany i te warty. I to mi się już tak z kodem kojarzy. Ale to przecież ja dosłownie na Twittera wrzuciłem, jak to się tylko zaczynało, jak to było w dokładnie momencie, kiedy oglądałem TVP Info, jeszcze przed przejęciem TVP Info, i tam wyszła ta pani, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale ona właśnie wyszła i powiedziała, że trzeba zawiadomić zagranicę, żeby nam pomogła i tak dalej, nie? To jak ona ja po prostu napisałem wtedy na Twitterze coś, dobra, jak się będzie nazywał PiS-owy kod? W sensie, jak się będzie nazywał? No to fajne odpowiedzi to w ogóle były. To bodajże był Komitet Obrony Suwerenności. KOS. A to w ogóle ten, nie? Jezu, KOS to był... Historia. Było coś, co się nazywał KOS. Jest taki ptak. Tak, jest też Jan KOS, tak, ale... Jest KOS... Ale było coś takiego KOS. KOS 3 nadodrom? Jest na pewno, było coś z KOSem. KOS? Nie będę. Nie mam pojęcia. KOS 3 nadodrom. Pytanie do was, widzowie. Czy chcecie... Mieliśmy rozmowę strasznie dla Beki, ale może chcecie, ja nie wiem. To jest link! Ale to jest, okay, jest zarobisty, nie? Świetne, absolutnie świetne. No nie, no bo kosztuje drogę, skojarzy mi się z Woodstockiem, a Woodstock kojarzy mi się z Owsiakiem, a Owsiak kojarzy mi się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I Uranem. I Uranem, oczywiście, że Uranem, to głównie z Uranem, nie będę oszukiwał. A propos broni atomowej z wcześniej. Ale nie, pojawiło się pytanie, czy mamy oddać coś na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I tak dla żartów stwierdziliśmy, że możemy oddać moją koszulkę w serek z podpisami. Jedyną. Więc jedyną, tylko jedną, tak. Więc od następnego odcinka, prawda? Poprawimy ją w antyramę. Tak, oprawimy antyramę. Tylko więc... dajcie znać, czy ktoś to w ogóle chciał nic. Tak, więc jakby to jest nasz point, nasze pytanie i tak dalej. Ale no, przepraszam, wracając. Bo skoro widzisz, jak znalazłem linka? Świetne, genialne. W każdym razie, KOS. Tak, więc Komitet Obrony Suwerenności. No tak, to jest to samo, no, to samo. Jakby to jest dokładnie to samo. No, tylko, że właśnie, wiesz, jaki jest problem, bo to są dosłownie ci politycy, nie? Bo no, chociaż w tym kodzie to byli, znaczy okej, tam też skakali niektórzy i tak dalej, ale w większości to byli niezależni aktywiści niepowiązani z Platformą Obywatelską. A tutaj to jednak masz bezpośrednio polityków, którzy będą tam siedzieć i cały czas, no, i teoretycznie to za dwa tygodnie mamy nowe posiedzenie Sejmu chyba, tak by wynikało. I oni do będą przychodzić? I znowu nie będą na głosowaniach? Ja uważam, że świat przyspieszył. I to było tak, że kiedyś była... godzina trwa godzina, teraz już półtorej godziny trwa godzina. Nie, świat przyspieszył, więc godzina trwa krócej. Zwolnił, jakby godzina trwała więcej, nie? Tak? Tak.
Ach, nie wiem, czy będzie o fizyce. Nie przygotowałem się. W każdym razie. W każdym razie, czas idzie teraz dużo szybciej. I kiedyś było tak, że, bo pamiętaj, KOT powstał mniej więcej z tego, że była obrona sądów, która była ogólnie społecznym ruchem, tam było bardzo, bardzo dużo. Były też te łańcuchy świateł, czy jak to się nazywało i tak dalej, ludzie ze świeczkami stali. I ten, no i rolaty, o, tak się nazywało. W każdym razie, no, ale to było, duże społeczne naruszenie, z którego wyszedł KOT, który potem się jakby, wiesz, zaczął tak, no, przerzedzać, i zostali tylko ci tacy ludzie z KOT-u, których pamiętamy i kochamy. Potem coś tam, faktury były, no, jakby nieważne. A tutaj poszło szybciej. Tutaj jakby nie było tego społecznego ruszenia na początku, tylko od razu wyklarowała się ta grupa elity, powiedzmy, która zostaje i walczy. Chciałeś powiedzieć żart, no bo już widziałeś, że tylko to jest bardzo śmieszne na wielu poziomach, tylko nie wiem, czy nie zagmatwam. Ale kojarzysz piosenkę Lubiła Tańczyć, nie? Tak. Tak, no i właśnie ona jest z zespołu Rotary. O. I to nic tego nie śpiewa Mysłowic, ale nawet na YouTubie od 13 lat była ta piosenka z Mysłowicem z Rojkiem. Tak, i to w końcu ostatnio spadła. I wiesz, masz takie, wow, zrobiłeś jedną piosenkę, nikt cię nie zna, nawet wszyscy myślą, że jesteś Rojkiem, nawet na YouTubie masz wersję, gdzie masz wklejonego Rojka i właśnie chciałem to powiedzieć, tylko pomyliłem nazwę tego zespołu i pomyślałem, że nazywa się Roraty, a nie Rotary, czyli jeszcze bardziej nikt ich nie zna. Nieważne. Wow. Zrobiłem się przykro, nie pomyślałem. Nigdy nawet nie pomyślałem, że to mógł być Rojek, śpiewający Lubiła Tańczyć. Naprawdę? To brzmi bardzo podobnie jak Mysłowic. Kurde, w sumie. No bardzo podobnie brzmi. No tak, ale... No, pewnie on nie śpiewał Lubiła Tańczyć. No właśnie, bo tak tematycznie mi się nie zgrywa jakoś, nie? W sensie... Nie, I don't dance. Mysłowic mi się kojarzy jednak z innymi trochę treściami, tak mam wrażenie. Ale dobra, no bez znaczenia. No, więc tak, oni będą siedzieć do... Zawsze już tam będą siedzieć. No i to jest kolejna rzecz na temat tego, jak bardzo PiS nie ma chyba pomysłu na siebie z tą opozycją, bo na razie wybiera dość przegrane walki, nie? To prawda. A czy tylko z drugiej strony, czy wybiera przegrane walki, czy po prostu walczy na każdym polu i przegrywa na każdym polu, bo trochę nie może wygrać? No tylko tutaj, no sorry, ale z tym TVP to jest... No oni nie mają... To jest stracona sprawa od samego początku. No ale to jest stracona sprawa, tylko wydaje mi się, że akurat to jest dobra rzecz do walki o nią. Bo to jest stracona sprawa, się z tą 100% zgadzam, ale to jest sprawa, która jest bardzo głośna, i w której jednocześnie oni naprawdę mogą udowadniać, że mają rację na poziomie prawnym. No bo oni mają tego prezydenta i wiesz, to zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jednak walka z kategorii takich, które nie możesz odpuścić, nie? Po prostu. Wiesz co... Nie może odpuścić, tylko ta różnica polega na tym, że gdyby oni po prostu mówili, nawijali o tym w Sejmie cały czas, a nie robili warty, patrole i obsadzali garnizon, i to wygląda po prostu śmiesznie, bo oni przegrają, w sensie oni nie są w stanie tego, i wiesz, i to będzie wyglądało, że oni nie potrafią przegrywać po prostu. Bo to jest kolejny, wiesz, to, że oni opóźniali ten Sejm i tak, i to im wyszło na dobre, przecież na przykład fakt, że ta ustawa budżetowa jest zrobiona tak szybko. Tak, że budżet na szybko, to jest to, że overall to było dla nich niezłe, nie, że oni jak najdłużej to wszystko przedłużyli, bo obstrukcja, utrudnili im maksymalnie. Tylko z drugiej strony to zadziałało wtedy, tylko teraz jak do tego jeszcze dołożysz to, że oni siedzą w siedzibie TVP i nie potrafią nic z tym zrobić, to jest kolejny dowód na to, że po prostu nie potrafią przegrywać narracyjnie. Ej, a ja rzucę teraz w ogóle take. A co jeśli oni są naprawdę confused? Bo zauważ to, bo często się mówi o tym, że wiesz, te media, powiedzmy ich, no, że nie zbudowali swoich mediów, że oni byli trochę nieprzygotowani na porażkę i tak dalej, że tam naprawdę się wydawało niektórym, że będą rządzić wiecznie, nie? A co jeśli oni naprawdę jeszcze nie rozumieją, w jakiej pozycji się znaleźli? Wiesz, nie na takim oczywiście poziomie, że nie rozumieją tego, że nie rozumieją, bo to oczywiście, że rozumieją, tylko na takim poziomie, że oni to wiedzą, ale jakoś się z tym nie umieją pogodzić, jakby w ich rzeczywistości, wiesz, nie do końca to się jeszcze tak stało, nie? No, że są w takim wyparciu trochę jeszcze cały czas. Wiesz, bo wiesz, ten rząd Morawieckiego może cały czas mieli takie, dobra, cały czas jeszcze mamy rząd, cały czas możemy wychodzić na mównicę, kiedy chcemy. I wiesz, no zauważ, jak często teraz się zdarza, że posłowie PiS po prostu wychodzą na mównicę i zaczynają mówić. Z takim vibe'em, że w jakim trybie. I on ci odpowiada, wiesz, i oni odpowiadają Hołowni, coś w stylu, że a, cokolwiek. I zaczynają mówić, i wiesz, i są tacy, że im wyłączy mikrofon. I on mają takie, że coś się dzieje. Macierewicz. Macierewicz ostatnio tak zrobił, nie? Że wiesz, Kaczyński to zrobił, ale Macierewicz, wiesz, jakby, może oni naprawdę są trochę w takim vibe'ie, że jak już są takie emocje, to zapominają, że nie są rządzący i nie mają większości. W sensie, wiesz, tak autentycznie, wiesz, że po prostu w niektórych głowach, na przykład najważniejszych liderów, jest cały czas takie. Jakby, czemu to nie działa? Jakby, czy nie jestem w stanie wierzyć, że Kaczyński jest trochę confused tą sytuacją? W takim, wiesz, takim czystym tego słowa znaczeniu, nie? Wiesz, no przecież jak wychodził pomieszczeniami rządowymi. A to nawet nie wiem, o co chodzi. No on jak wychodził, była taka sytuacja, jak wychodził z Sejmu, w sensie wychodził z sali sejmowej, z plenarnej, to wyszedł pomieszczeniami rządowymi. I go tam, wiesz,
panie Jarosławie, to w ogóle to już dla rządu jest. I on tym dalej wyszedł, to tam było chwilę po tym, po zmianie rządu, nie? Mhm. I wiesz, o to mi chodzi trochę. No choćby ten Macierewicz, który w sumie nie chciał oddać tej komisji. Tak, no Macierewicz nie chciał oddać komisji, dokładnie. Bo właśnie jak to wyglądało, po prostu przyszedł na tą komisję i chciał ją zwołać znowu, jeszcze mi takie, ej, nie, ona się już, to jest Smoleńska, nie? I oni mi wszyscy takie, ej, ale to już się rozwiązało. Bo takie, nie, nie oddam wam papierów, bo papier może wziąć tylko ktoś tam, a takie, ale ty już nie masz tego. Nie, to nieprawda. I zabrali mu, on miał w ogóle swoją żandarmerię. Tak, to miał ochronę żandarmerii, tak. No i przecież mu to zabrali i teraz jest... No wiesz, tak, wiesz, i całkowicie poważnie, nie wiem, czy oni, jakby jestem w stanie uwierzyć, że oczywiście to nie chodzi mi o to, że oni, nie wiem, są, na, nie jak to powiedzieć nawet, że są po prostu jak dzieci, które się zgubiły, nie? To nie jest do końca to, co mówię, tylko że oni naprawdę może, wiesz, mają po prostu wręcz odruchy takie po prostu, które, wiesz, może po chwili mają takie, o chwilę, ja nie rządzę, ale wiesz, to pamiętam, było takie zdanie, ja nie pamiętam, gdzie je usłyszałem, ale pamiętam, że była jakaś taka anegdota, że moment, w którym sobie uświadamiasz, że nie jesteś... Chyba to jakaś była premier jakiegoś państwa powiedziała, że moment, w którym sobie uświadamiasz, że już nie jesteś premierem, to jest moment, kiedy wsiadasz rano z gazetą i kawą do samochodu, siadasz na tylnym siedzeniu i samochód nie rusza. I się orientujesz, że już nie masz szofera. Że to jest, wiesz, bo wiesz, stary, przez 8 lat rządziłeś, nie? Przez 8 lat miałeś swojego szofera, że po prostu, wiesz, zamyślony rano, pewnie trochę śpiący i wiesz, już myślałeś o tym, co zrobić z jakim trybunałem teraz. Wsiadałeś do limuzyny i wiesz, ona jechała, nie? I wiesz, i nagle to się nie dzieje. No, ja jestem w stanie uwierzyć, że po 8 latach masz takie, Jezu, co się dzieje, nie? Jeśli robisz to dziennie to samo i nagle się kończy z dnia na dzień. To prawda, tylko kurczę, no, mieli już tą radę swoją programową, gdzie się konsolidowali przed samorządowymi i wydaje mi się, że to już powinien być taki moment, w którym okej, robimy jakieś ruchy, nie? I podejmujemy jakąś decyzję, robimy jakąś strategię. A na razie, no to w sumie to, co oni teraz zrobili, jest bardzo... Poszli z chwilą, nie? No teraz oni bardzo próbują iść na pewno w tą Republikę, co jest, no... A w ogóle, czy ty widziałeś na chodę? Tak, widziałem. Ale to jest niesamowite, puszczę wam to tutaj, to jest wybitne. Ale... U Placu Powstańców, bardzo proszę. Ale o tym, gdzie jest z tym palcem, tak? Tak, bo ktoś, kto nas słucha, a nie widzi, no to generalnie Rachoń jest teraz w Republice i miał materiał. I no i wiecie, no zaczyna mówić o czymś, to robi taką wstawkę i miał być teraz przejście na plac jakichś tam powstańców, nie wiem, jakieś, nie pamiętam, że jakaś kamera miała iść na jakieś tam, jakaś wstawka miała być rzucona i on tak siedzi i to się nie dzieje. I Rachoń zaczął tak wskazywać palcem po prostu, taki strasznie zirytowany, taki, zrobił takie, wait, co się dzieje w ogóle? Zaczął palcem na reżyserkę wskazywać, ej, ogarnij to. I to tak trwało 4 sekundy, a potem to puścili. Więc no, to też jest całkiem niesamowite, że to jest, wiesz, telewizja, która... Też była ładowane tam bardzo duże tak, pieniądze. Chore pieniądze. I ona teoretycznie, no to jest to medium, które nawet są fakty, że wszyscy... Ale pierwszy sklep, jaki widziałem chyba z Rachonia Republiki, to był on proszący o wsparcie finansowe, nie? No właśnie, bo jeżeli to jest to miejsce, którym wszyscy dziennikarze TVP Info po prostu poszli, znaczy nie wszyscy, no ale wiecie... No wszyscy, no wszyscy się nie dostaną, nie? Ale bardzo dużo osób tam poszło od razu, nie? I jest... zaczęli tutaj Republice nadawać, no to jest taki bezpieczny przyczółek PiSu, czyli to medium, które oni tak, powinni teoretycznie budować. Tak, tylko jestem ciekaw, jak bardzo to jest w ogóle... To, jak to jest bardzo utrzymywalne... utrzymywalne? No, jakiego słowa po angielsku szukasz? Sustainable. W sensie... No to do utrzymania, do utrzymania, no powiedzmy do utrzymania, okay. Tak? Że w sensie jestem mega ciekaw, jak bardzo to jest rzecz, którą da się zachować w takim stanie, bo no kurczę, nie? W sensie oni, wiesz, mieli jakby swoją załogę, powiedzmy, która tam pracowała, w czasach, kiedy dostawali gigantyczne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i w różnych formach i tak dalej. Teraz to wszystko się skończy. Oni jakby jeszcze poszerzają staw, no bo... Ci dziennikarze i tak dalej. Ci dziennikarze też, wiesz, zarabiali duże pieniądze, więc jakiś Rachoń podejrzewam, że w tym momencie nie pracuje tam za, wiesz, 200 zł i kawę rano. Za ideę pracuje. Znaczy, możliwe, ale jednak, nie, w sensie zakładam, że poza ideą są też jeszcze pieniądze, które też są jakąś ideą. Ale dobra, załóżmy, no, bez znaczenia. Chodzi mi o to, że wiesz, jakby, ja się zastanawiam, jak bardzo to jest do utrzymania na takim poziomie, że... Czyli co, myślisz, że szoferowicze wywalą? Nie, bez przesady. Okej, okay, no właśnie. Ale, bez przesady. Ale, to jest gwiazda tego programu. Ale... Jeśli ktoś nie widział, jak to się nazywało, ten program? Hity w sieci. Jak ktoś nie widział hitów w sieci, to... To nie wiem, czy polecam to zmieniać, ale w każdym razie... niesamowite przeżycie. Niesamowite przeżycie. Na wielu poziomach. W każdym razie. Więc wiesz, zastanawiam się nad tym, nie? Zastanawiam się po prostu nad tym, czy to jest w ogóle model biznesowy, który może się utrzymać. Bo jeśli oni, wiesz, nie byli w stanie się rozwijać, mając takie pieniądze, no to jak oni chcą przetrwać teraz, nie? W sensie, no oni robili wszystko plagując. W ogóle, to też jest rzecz, nie? Naprawdę, bo o tym, że za to mogą pójść jakieś zwolnienia czy coś, to jest inna sprawa, że nagle połowa obsady TVN, niemiecka telewizja, TVP Info nadaje ze sprzętu państwowego do telewizji Republika, to jest takie
czy oni mogą to robić? I ma w ogóle podpisane zakazy konkurencji i tak dalej. Ale pomijam to nawet. To wiesz, jakby oni naprawdę ostro plagowali tą Republikę. Ja się zastanawiam w ogóle, czy to wiesz, jest jakiś bardzo drogi przypał. Nie, no to też to brzmi jak przypał. To też brzmi jak przypał. I po prostu nie poza TV Trwam. Nie, TV Republika. Nie. Ale okej, mamy jeszcze TV Trwam. To prawda, ale to jest. Jak ja myślę do głowy. Gdzie, tylko to zawsze było bardziej ziobrowskie, nie? Tam suwerenna bardziej latała. W Trwam? No. No to nie, to tam zależało wtedy od okresu, nie? Bo pamiętasz jakby ten moment, że właśnie Kaczyński z Ziobro walczyli o wpływy u Rydzyka. Aha, właśnie, faktycznie. Okay. Jak on sobie ten... Przecież to w ogóle chyba... teraz nie chcę skłamać, ale coś mi się rzuca w głowie, że to w ogóle był jeden z oryginalnych powodów stworzenia Funduszu Sprawiedliwości. Żeby Ziobro miał swoje niezależne pieniądze, które może przeznaczać między innymi na... No tak, przecież... Ogólnie na rzeczy w Toruniu, nie? Bo on tam ma przecież swoją fundację walczącą z dyskryminacją chrześcijan. Ja to tak. Jeszcze w ogóle to jedna z ostatnich decyzji. Do prześladowań chrześcijan. Dokładnie, to jeszcze była jedna z ostatnich decyzji przed utratą władzy, to jeszcze było puszczenie paru, nie wiem, czy paru baniek, czy paruset tysięcy właśnie na fundację Tom. Tak. Była taka rzecz. To bo to jest jeszcze jedna ostoja, tak, powiedzmy. Jest Republika i tak z mediów takich nie pisemnych ani tych, no to mi się nie kojarzy. No tak, bo jakieś w sieci i tak dalej, no, nie? No, ale to tak, w sumie w sieci Gazetę Polską. W ogóle Gazeta Polska jest chyba połączona, nie? Bo wiesz co, bo jak widziałem tą Republikę na naszym streamie, jak ktoś nie był, to niech żałujcie, świetny technicznie content i w ogóle super. A jakbyście chcieli obejrzeć, to nie można, bo to schowaliśmy. Po prostu. Tak, ale jest szansa, że będziemy je tu robić, na kanale w ogóle, streamki, raz na jakiś czas. No to prawda. Spodobało nam się. No bo na tym, albo na tamtym. Zobaczymy, nie? Ale w każdym razie, tam właśnie jak oglądaliśmy na Republikę, to na dole był pasek, że kupuj Gazetę Polską codzienną, kupuj Gazetę Polską. I ja nie wiem, czy oni są po prostu na ziomku. Może to jest Sakiewicza też po prostu. I teraz nie jestem w stanie sobie wspomnieć tego. No w każdym razie, no to jest jeszcze... Ta rzecz? No, sprawdzę, to mówię, no. Sprawdzę, sobie, jestem ciekaw. I tak naprawdę nie przychodzi mi do głowy już żadne medium, bo jest media narodowe, no ale są bardziej narodowców, uwaga. I no jest jeszcze Orb, oczywiście, to jest jeszcze takie miejsce, gdzie pisma swój safe haven. A tak, no to... Co? Ja coś sprawdzam, ale ja słyszę, co mówisz. No i tak nic mi już nie przychodzi do głowy. Więc to jest całkiem niesamowite, że nie byli w stanie nic stworzyć. I teraz nie wiem, czy oni się przerzucą na model trochę jak Nowa Konfederacja, że po prostu będą w 100% się utrzymywali z wpłatą. To jest, w sensie Sakiewicz jest współwłaścicielem. Aha, okej, okay, no właśnie, czyli to jest jeden konglomerat, że tak powiem, medialny. To jest imperium medialne. Imperium tak. Medialne, tak jak, no tak jak jest tak samo jak Orb ma, Orba i ma Orbcasta, nie? No, to jest dokładnie, to samo. Dokładnie. Tylko ma więcej wyświetleń od nich. Koniurbacja tak zwana. Tak. Medialna. Albo... Myślisz, że mamy więcej wyświetleń od Republiki? Nie, oni trzaskają tyle filmików dziennie, że na 100% nie. Dobra, to mów dalej, w sensie... Okej, czyli jednak, dobra, czyli jeżeli, powiedzmy, że mają TV Republikę i Orb jest nad Republiką, jeżeli chodzi o ich media, gdzie mogą robić swój przekaz. Jurek! Nie zdradzaj takich sekretów. No, w każdym razie tak to wygląda. No tak, w ogóle już nie mam absolutnie pomysłu na to, jakie jeszcze mógłbym podać medium, które mogliby mieć, więc mogę wam zacząć opowiadać o... Na przykład dziobakach. Okej, okay, nie, to już spokojnie. Nie, tak, zgadzam się z tobą. Na pewno to jest ich duży problem, że teraz tego nie mają. Tylko trochę nie wiem, w sensie... Znaczy, bo wszyscy mają tą taką teorię o tym, że no teraz to już są w ogóle całkowicie w tyle i tak dalej. Z drugiej strony się zastanawiam, czy to nie jest tak, że PiS pod tym względem medialnym radzi sobie lepiej w opozycji. No jak się zastanowić, to on wszystkie te takie rzeczy, o których teraz mówimy, że to mało, wytworzył będąc w opozycji, no i one zaczęły działać całkiem nieźle, w takim sensie, no wiadomo, no, nie mówimy tutaj wiesz, o zasięgach, nie TVN albo TVP właśnie, no to bez przesady, ale jednak te media zaczęły wiesz, funkcjonować, jakoś zbierać te wyświetlenie, wszystko ten, jakoś zaczęło to działać, no i w sumie po tym jak przejęli władzę, to po prostu się zepsuło, w dużej części, w sensie wiesz, jakby, że to przestało rosnąć i tak dalej, nie? No bo mobilizacja pewnie spadła, nie? No właśnie, więc się zastanawiam, czy to nie jest tak, że wiesz, teraz jak będą w opozycji, to okej, teraz się otrzepują, ale powiedzmy za pół roku ruszy jakiś większy projekt medialny PiSu, no bo też wiesz, w sensie tak wszyscy mówimy, no bo już nie będzie pieniędzy. No myślę, że jednak trochę zachomikowali. W sensie, no myślę, że jednak wiesz, to jednak też nie jest tak, że... Szczególnie, że dużo bardzo zawsze się mówiło o tym, że PiS jest bardzo karną partią i to jest partia, gdzie jeżeli chodzi o składki członkowskie i tak dalej, to bardzo, bardzo sumiennie jest to przestrzegane i tam kasa jest dość duża, nie? Więc jeżeli nie wejdzie wszystkiego teraz na kampanię... Oni teraz będą dostawali, z budżetu zwroty za kampanię, które były porąbane, będą stawali teraz bardzo wysoką przecież subwencję, bo są dużym klubem. No to wiesz, nie? To też będą grube pieniądze. Do tego masz jeszcze przecież cały czas tą Jezu, jak się nazywała ta... Jak się nazywa ten wieżowiec od afery... Srebrna. Srebrna, która po to trochę też jest, że jest zapleczem finansowym
No wiesz, no to się tak mówi, nie? Ale to nie jest tak, że PiS nagle nie będzie miał pieniędzy, nie? Po prostu będzie miał zakładam, że wiesz, może część ludzi w spółkach Skarbu Państwa po prostu założyli sztuczne nosy i długie wąsy i wchodzą w kapeluszach i wiesz, tam się zachomikują i jeszcze będą zbierać pieniądze. Ej, ale w sumie wracając do TVP może, bo tak odeszliśmy od tego tematu bardzo w temat PiS-u, to jest bardzo ciekawy temat w tlesności, ale też patrząc na to z perspektywy trochę, kurczę, tego samego przejęcia i konsekwencji dla opozycji. Znaczy, ja ci chciałem rzucić temat, który ja forsuję i już go widziałem na Twitterze, więc nie jest tak, że to jest głupie, bo jak ktoś na Twitterze też napisał, to znaczy, że to jest szanowana opinia. Tak. Bo czy ty też uważasz, że to był bardzo konkretny ruch wymierzony w Hołownię? I wiesz, ja ci rzucałem tą teorię! Ale ci rzucałem nie najpierw. Wyśmiałeś. Ja ci przyczyniłem najpierw. Rzucałem ci, nie mówi. Ja pierwszy ci powiedziałem, a co jak Hołownia nic nie wiedział? Dosłownie. No tak, ale ja powiedziałem, że prawdopodobnie to jest właśnie po to, żeby Hołownia przestał być tym arbitrem takim niezależnym, dlatego że. No inaczej, o co mi chodzi? Okej, okay, no. No bo to. Nie, no, wydaje mi się, że ja to rzuciłem tobie. I jestem prawie pewien, że tak się stało. O, przejmujesz sobie zasługi teraz. Nie, właśnie ja się jestem przekonany, że. No bo potwierdziliśmy w samym momencie o tym gadaliśmy po prostu, wiesz. To jest to możliwe. No, strefa sporu. No, w każdym razie. Nie, no bo po czym wnioskuję? Bo Hołownia zrobił tą swoją konferencję, gdzie tłumaczył, że to jest uchwała i tak. No. Ja to mówię, jestem prawie przekonany. Ale dobrze, ale lećmy dalej. Ale nie, ty sobie cały czas kradniesz moje zasługi. Jakby jak robiliśmy streama i ja powiedziałem, że o, patrz Jurek, jest dużo serduszek dla ciebie, jak fajnie, nie? I cały czas dawał serduszkę, jakby było miło, to Jurek zamiast powiedzieć, ale fajnie się cieszyć, to we mnie wjechał z jakiegoś powodu, a potem zrobił mnie szerokim na streamie. Dobra, kontynuujmy, przepraszam. A więc wracając do mojej teorii. No to... Albo dobra. No nie, no dobrze. Mojej teorii wiedzy. Nie, proszę, nie, to jest teoria druga. Dobrze, to jest twoja teoria. Wracamy do teorii. Jak zawsze, to jest twoja teoria. Wracamy do teorii Bartka w jednej trzeciej, mojej w dwóch trzecich. To generalnie. Pół na pół. No. Tu i teraz. Albo wyjdę. 40-60. To jest w 400% teoria Bartka. Wydaje mi się, że ja dołożyłem do niej na tyle dużo kontentu, że mogę uznać większość. Zacznijmy tak, że jestem powiemy. Większościowym udziałowcem tej teorii. Tak. Okej, czy jak będzie nieprawdziwa, to ty ponosisz większą odpowiedzialność. Wydaje mi się, że ja ją pierwszy zobaczyłem w Simpsonach. Że to się wydarzy. O, wiem, no to 20 lat temu, to leć. No właśnie. W każdym razie, Hołownia. Fun fact, widziałem bardzo ciekawą analizę, dlaczego Simpsonowie tak dobrze przewidywali rzeczywistość, ale kontynuuj. Serio, w sensie, to nie jest żart. Bo tworzy rząd światowy? Ich, w sensie? No tak. No właśnie. Nie, tak serio. Taki mega teoria? W sensie? Nie, tak serio. Znaczy, ja nie wierzę, że ono inne, więc możesz. Tak serio. Dobra, czyli skończ tą myśl, ja zapytam, żeby powiedział o Simpsonach. Przepraszam, bo nie. Ale teraz mnie zaciekawiłeś, więc ja tą myśl mam w głowie. To jest moja bardzo ukonstytuowana w mojej głowie teoria. Jeśli ktoś nie wie, to z Simpsonami jest tak, że ogólnie od bardzo, bardzo dawna jest bardzo dużo teorii spiskowych, ale też tak dokładnie. Ale też to wynika z tego, że po prostu Simpsonowie faktycznie bardzo dobrze przewidują przyszłość. To jest reverse Illuminati. Że Simpsonowie bardzo dobrze przewidują przyszłość. I widziałem bardzo, bardzo dobry esej na ten temat, który wziął naprawdę, że robił, w sensie policzył to wszystko, jakby sprawdzał dane i tak dalej. I oni mieli teorię roboczą taką, że w sensie, i ona uważam jest mega legitna, że Simpsonowie na początku w ogóle byli pisani jako serial, który w ogóle był pisany przez strasznie zbyt wykwalifikowanych ludzi, w takim sensie, że on został stworzony w ogóle na uniwersytetach. Simpsonowie zostali stworzeni na jakimś uniwersytecie i ogólnie to pisało środowisko akademickie. I to odcinki były pisane przez dosłownie fizyków, przez... na przykład była taka imba, że w Simpsonach było jakieś równanie. I była rzecz, że parędziesiąt lat później odkryto, że równanie faktycznie jakoś tam jest bardzo blisko równania, które zostało faktycznie użyte i tak dalej. I było tak, Jezus Maria, skąd oni to wiedzieli? No stąd to wiedzieli, że po prostu pisał to fizyk. I to było równanie, które już wtedy było takie, że ono jest ciekawe, czy coś się po prostu użył trochę dla mema, a potem okazało się, że jakby to równanie się tam przekształci, jakoś coś, to wychodzi to inne, które jest potrzebne i tak dalej. Nie? Ale wiesz, po prostu ten odcinek pisał fizyk, więc on fizycznie napisał to równanie dlatego. Dlaczego na przykład Trump nie był przewidziany jako prezydent w Simpsonach, to był to zawsze taki głośny przykład. No tak, tylko że to się bardzo zbiega z momentem, kiedy Trump był u Opry i tam właśnie padło to pytanie, czy on będzie może kiedyś prezydentem i on tam tak wymijając, tak się tam coś żartami powiedział i prawdopodobnie po prostu jako, że w kredytach masz ludzi, którzy byli na przykład, wiesz, profesorami na tam ważnych uniwersytetach na politologii, to po prostu trochę zrobili z tego żart, zrobili z tego cały odcinek. I to na przykład bardzo pokrywają te momenty i te odcinki, które, wiesz, przewidziały przyszłość z sezonami serialu, które były faktycznie pisane przez tych ludzi, którzy, wiesz, byli właśnie, nie byli jakby pisarzami z zawodu, tylko właśnie byli na przykład fizykami, matematykami i tak dalej. Dlaczego oni to pisali? No bo
nie wiem czemu oni to pisali, że nie wiem czemu oni to pisali, ale po prostu Simpsonowie chyba na początku byli, bo Simpsonowie na początku byli bardzo takim ironicznym, takim mądrym serialem, że takim oczywiście, wiesz... Jak Rick i Morty. Jak Rick i Morty, dokładnie tak. No i wiesz, no i ten, a przepraszam, bo to jakby tak, absolutnie, no off top, ale to było ciekawe po prostu dla mnie, bardzo. Znaczy okej, może bym ci to uwierzył, gdybym nie był... Mimo, że mamy interes w tym, żebyś tak myślał. Gdybyś nie siedział tutaj w tym podcaście z człowiekiem, który obejrzał już 6,5 sezonu z Archiwum Mix. I ja wiem, kiedy coś jest spiskiem, a kiedy coś nie jest spiskiem. Patrzcie. Znalazłem go wczoraj w 51 szafce. Przypadek? Nie wiem, czy widzisz, ale tu jest trójkąt. To jest jak uwielbiam tego mema, gdzie jest symbol Illuminati, nie? Jest takie, widzicie to? W każdym razie, wracając do TFOP-a. Twoja teoria, którą miałeś pamiętać, obiecałeś, że będziesz pamiętał. Nawet jeśli ci przerwę. Stary ją stworzyłem, więc jak mam jej nie pamiętać, w sensie to jest... No, leć. Generalnie jak Hołownia opowiadał o tym, że okej, dobra, teraz musimy wprowadzić uchwałę. I on bardzo dużo czasu na konferencji prasowej przed tym posiedzeniem spędził na tym, żeby tłumaczyć ludziom, że ej, ale przecież my wiemy, że to jest uchwała, nie ustawa, come on, to nie jest tak, że to może zmienić prawo, tylko to jest apel do ludzi, żeby coś z tym zrobili, oczywiście w granicach prawa i tak dalej. No i potem zapadła noc, były te wszystkie rzeczy i tak dalej, nic się nie wydarzyło i następnego dnia... Jak Hołownia jeszcze spał. Dokładnie, no to wtedy silny mężczyzna wkroczył do siedziby TVP i zrobił tam rzeczy, prawda? Prawda. I po pierwsze, to było bardzo, ale to bardzo ośmieszające Hołownię mówiącego wcześniej, robiącego całą długą wypowiedź o tym, dlaczego uchwałą nie możemy zmieniać rzeczy i to się przecież tak nie stanie. A po drugie, w momencie jest nawet taki śmieszny wywiad z Hołownią, gdzie typ się go pyta, czy... To, co teraz zostało zrobione w TVP, jest spowodowane właśnie tą uchwałą. I Hołownia ma takie, ale co zostało zrobione? I czy to już się stało? On sobie chyba tam padło zdanie, czy to już się stało? I on jest taki autentycznie zaszokowany, że wait, to już się dzieje? I mówi, no tak, to ja muszę zasięgnąć opinii ekspertów i poszedł. Zasięgać opinii. Znaczy dla jasności, to absolutnie jest dla mnie valid rzecz. Aczkolwiek też z drugiej strony, to też może być totalnie genialnie zagrane ze strony Hołowni, nie? Bo to jest małe zagranie, które już wzbudza wątpliwości, że może on o niczym nie wiedział. A nie ma... I już zostawia wrażenie takie, że tutaj, Sienkiewicz, prawda, tam napisał Potop i zrobił to wszystko. No tak, tylko nie masz wrażenia, że jednak zagranie pod tytułem jest nagroda, $1,000,000, że Hołownia nie wiedział, znaczy, że Hołownia wiedział, jest bardziej... Rozumiem, nie mam tak pojęcia, jak... Chcesz się brzytwą Okhama jakby tutaj ratować? Tylko dla mnie to jest polityk, więc sobie też jestem tak samo prawdopodobne. Ale tak, jestem w stanie uwierzyć, że... Nie jestem zbyt inteligentny, czym jest brzytwo Okhama. No w sensie, też nie wiem, ale to mądrze brzmi. Nie no, w dużym skrócie, że jakby najbardziej oczywista teoria często jest tą najbardziej prawdziwą. Nie, bo mi chodziło o to, że masz, jeżeli Hołownia zrobił to sobie w ten sposób, że ja o niczym nie wiedziałem, czy to nie stawia go w jeszcze gorszej sytuacji niż jakby... faktycznie jakby wiedział. W sensie, wiesz, co chodzi? W sensie, jeżeli dosłownie byli prawda, w stanie przeprowadzić... Tak, ale tak nie pomyśli przeciętny wyborca. Nie? Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dla nas to byłoby nawet gorsze, jako, wiesz, ludzi, którzy trochę, to, tak wiesz, lubią podpisać te gierki i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakby, jeśli uznamy, że to było faktycznie łamanie prawa, to przeciętny wyborca, podejrzewam, wolałby mieć taki vibe na zasadzie, o, to Szymon Hołownia nie wiedział, to się wmanewrować, no świeże jest w tej polityce, no dobra, ale przynajmniej robi zmianę. Versus vibe, że to uważasz, się ugrać. To jest przeciętny wyborca? Kurde, nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie, ale tak mi się wydaje, ale nie będę z tą umierał. W sensie to jest jakby. To jest rzecz, którą nie warto absolutnie, bo po co? No, ale to nie. ale a to nie jest właśnie dosłownie vibe tego, że wszyscy się śmiali z Hołowni, że jest płaczkiem, bo jest bardzo słaby. Tak, lecz teraz mają vibe, że jest gigaczadem, prawda? Haha, gigaczad. Nienawidzę tego w sensie. Wiesz co, ale ja lubię z GigaChad memy i tak dalej, ale zawsze jak mówisz GigaChad. Tak, to nie brzmi, no. Właśnie dzisiaj też miałem, się złapałem, bo jak nadrobiłem obrady Sejmu, to się złapałem tweeta o tym zrobiłem, że absolutnie najgorsza rzecz, jaka ci się może wydarzyć i co świadczy o tym, że będzie ostateczna katastrofa, to jest jak polityk mówi i tak jakby młodzież to teraz powiedziała. Tak, widziałem, bardzo dobrze. I za każdym razem to nie jest absolutnie coś, co młodzież by powiedziała, tylko to jest przeciwieństwo tego, co młodzież powiedziała. Czy widzisz w ogóle, a propos GigaChat, ja tak schodzę na sekundę, to jest strasznie
bez sensu nazywać Czada gigaczadem. Tak, Czad jest relatywnie dużym państwem już. No, jest niemały, nie? No, to wiadomo, no, może nie ma najwyższego PKB na świecie. Nie, ale jest duży. W sensie jest, Czad jest, tak, jak na warunki afrykańskie, to jest relatywnie duże państwo. A państwa w Afryce są duże w ogóle, więc to jest też znaczy, na właśnie, warunki światowe nie, państwo. Bo jako, że państw w Afryce jest tak dużo, to właśnie średnio one są... Jak na państwo nie ma dużo. Państwa w Afryce są całkiem spore, no bo to globus ci przekłamuje, nie? Ale... Właśnie, przecież Afryka wcale nie jest taka maturoda. Tak. Aczkolwiek nie wiem, czy przez to, że jest ich tam aż tyle, w sensie, że masz tych dużo małych, su Benin, Gambia i tak dalej, że są takie mega małe, to czy średnio ci nie wyjdzie, że one jednak są całe tak duże. Nie wiem, to sprawdzić. Widziałem kiedyś te porównanie, bo masz te takie aplikacje do tego, że możesz sobie brać jakby państwo i jakby przekładać na mapie, żeby móc sobie patrzeć na porównanie do innych i jakby jak weźmiesz większość tych przy równiku, no to wiesz, one są gigantyczne. Że wiesz, tak, one są takie malutkie tam, potem je zaciągasz na mapę Europy i nagle są większe niż Polska. O, okej, okay. Ciekawe. Często, no właśnie, zapominam. No bo to jest przekłamane zawsze. Nie? To jest, znaczy nie, aczkolwiek wciąż Czad jest relatywnie duży. Jak tak, okej, właśnie wracając do clue. No tak, wracając do twojego klubu, no, przerwałem ci. A nie, to moje clue było takie, że no w sensie, właśnie no Czad to już jakby jest to określenie takie, że jesteś Czadem dosłownie, no w sensie nawet nie ma na to, to jest jakby tłumaczące się samo przez siebie. Jakby dodawanie, że jesteś gigant, jakby, tak nie wiem. W sensie, jesteś jeszcze większym Czadem. No wiem, ale jakieś to jest takie, jesteś super Polakiem. I jesz patriotycznego kebaba. Jesz patriotycznego kebaba, tak. I walczysz ze złem. Super Polak to jakby... Super Polak. Nie, z Niemcami walczysz wtedy. No, czyli... No. No, to prawda. Prawda. No, wiesz co? Okej. Okay. Ale czy w ogóle się z tą... Co myślisz o tej teorii w ogóle? Którą ja myślę. Nie, w sensie jestem w stanie powierzyć. Znaczy, tylko też dla jasności, to nie polega na tym, że... Gdyby nie Hołownia nie powiedział tego, to Tusk by tego nie przeprowadził, tak, nie? Tak, oczywiście. Tylko bardziej, że na przykład fajny nie poinformował bonusik, go fajny o bonusik. Tym. Tylko wiesz co, wydaje mi się też, że ja mam trochę wrażenie, na ten moment... Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jest tak, że na ten moment ta pozycja Hołowni i tak dalej jest bardzo na rękę Tuskowi? Na ten moment. Ona za jakiś czas może być problemem, ale w tym momencie jeszcze to jest bardzo przyjemne, że można sobie z tego benefitować i trochę, wiesz, tak jesteś pod tym płaszczykiem... Tego... A nie masz wrażenia, że właśnie to się troszeczkę skończyło? W sensie, że już jest rząd, już nie ma tylko Hołowni jako jednej osoby w państwie, która ma znaczenie z opozycji, starej. Że jest za ważny, w sensie za bardzo kradnie znaczy, światło. To już jest moment, w którym można jak najbardziej go podgryzać, szczególnie, że jednak... Znaczy oczywiście, że gdyby Hołownia wygrał wybory prezydenckie, to nie byłoby to najgorsze dla Tuska, ale jednak jakby Trzaskowski wygrał, to byłoby to lepsze, nie? No tak, no Hołownia zawsze musi walczyć, nie? Czy to z Tuskiem, czy z Prokopem, no, ale jakby zawsze jest... musi walczyć o tego, o tutaj największego. Polaka. Co? Pielis. W każdym razie... No. W ogóle Prokop jest naprawdę wysoki. Tak. Ma ponad 2 metry. No tak. Czemu nie jest koszykarzem? Nie uświadamiasz sobie, jak ludzie są... Ja mam jednego znajomego, który ma z 2 chyba 13 czy 2,8. Gra w kosze? Nie, grałem z kiedyś w siatkówkę, no super. Właśnie, znaczy, parę razy nie grałem w siatkówkę. To jest w ogóle strasznie... Ja na przykład nie jestem dość wysoki, ale nigdy nie umiem grać w siatkówkę, bo zawsze grałem w piłkę nożną, bo strasznie głupie. Oczywiście byłem na bramce, bo przewracam się o własne nogi, biegam. Ale jakoś takie... Ze siatkówkę w sumie jakbym się nauczył grać w siatkówkę, jakbym był młodszy i potem to wydaje mi się, że no spokojnie byłbym, nie wiem, mistrzem olimpijskim już teraz. To nie ma innej drogi. No tak, no jeżeli masz ponad 1,90 m. Ale nie wiem, Orba. Jeżeli masz ze mną. No tak, ale jeżeli masz ponad 1,90 m, tak? Nie zaspoczyłeś ta wizja, widzę. Jeżeli masz ponad 1,90 m, to jakby jedną drogą, jaką możesz mieć, to jest zostać siatkarzem. Czyli tak zawsze mówili rodzice sportowców. No możliwe. Wracając do tematu. Ej, wtedy może miałbym swoje konto na Facebooku pod tytułem Michał Jurek, młody siatkarz. Tak. Dobra, wracając do tematu odcinka, mimo wszystko. Czym to by... Aha. Wiesz co, nie wiem, czy... Nie, rozmawiamy o Hołowni i Tusku, wiem, tak. Nie wiem, czy to już jest ten moment, w którym faktycznie mu to bardzo realnie przeszkadza. Trochę mam wrażenie, że Hołownia i tak się przejada już powoli. Zresztą swoją drogą, wielkie zaskoczenie, obrady Sejmu ostatnie 39 tysięcy wyświetleń. Wciąż to jeden na czasie. Okej, okay, ale już na żywo 39 tysięcy, a nie 300. No, nawet tam w pewnym momencie już było 20, coś już tak... Tak. Zmierzamy ku temu. Wszystko, zmierzamy. Co mówiliśmy cały czas. Znaczy my po prostu zawsze mówimy prawdę. Z TVP oczywiście, że trafiliśmy idealnie, że dokładnie to się wydarzy. Ja to przewidywałem, pamiętam... Jeszcze jak z 3 lata temu już o tym gadaliśmy. Tak, materiał się nie zachował, ale no, my to mieliśmy. Ale w ogóle dosłownie powiedzieliśmy, że ej, bo wiecie, bo Sienkiewicz był kiedyś typem od służb.
tak, i na 100% jak opozycja już przejmie władzę, no to to będzie typ od kultury. I on przejmie TVP. Tak, tak, tak. Znaczy szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, no bo sam dysk się spalił. Ja to mam w domu, ale jak wrócę, to... Tak, obok życie Fable. Dokładnie, w tym miejscu to mam. To jest mega śmieszne, uwielbiam przychodzić do ciebie i czytasz mi ją wtedy. Tak, bo ona jest tylko niestety tam. Nie mogę wrócić do internetu, bo ona się kasuje, jak to robię. Tak samo z odcinkiem Orbo o tym, że przewidujemy, że TVP zostanie zajęte. Tak, tak, to było super. W każdym razie, ale wracając, bo to byś tam nie uwierzył, czy coś. Tak, tak, bądźcie sobie sceptykami. Nie wiem, wydaje mi się, że już to jest ten moment powoli, że okej, widzę to, ale dalej Hołownia nie jest aż takim problemem i ja szczerze trochę zakładam bardziej, że to mogło pójść i gdybym szczerze obstawiać, to może bardziej w tą stronę bym to obstawiał, że może było ryzyko, że Hołownia by się na przykład nie chciał na to zgodzić na takim poziomie, żeby wiesz, jakoś twardo zaprotestował, więc go trochę mniej wtajemniczono czy cokolwiek, ale nie wiem, czy wierzę, wiesz, taki spiskowy scenariusz na poziomie, że to było tak jak mówisz, trochę nie ma znaczenia, co Hołownia zrobi, to i tak by się wydarzyło. Mhm. Więc to ciężko mi, wiesz, widzieć to jako zagranie pod tytułem zagrajmy w Hołownię, to może być jakiś przyjemny bonus albo problem dla koalicji idąc dalej, to się okaże, telewizja publiczna była tak ważna, że trzeba było to ogarnąć. W sensie trochę niezależnie, nie patrząc na koszta. I wiesz, więc trochę wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że to... Okej, nie, też to kupuję oczywiście. To jest bardziej takie ciekawe spojrzenie. Jeśli to jest twoja teoria, to muszę ją zliczyć w takiej sytuacji, bo gdyby była moja, to bym się z nią zgodził w 100%, ale jest twoja, więc podobno, więc... No dobra, to teraz jeszcze na koniec opowiedz mi o swojej teorii. Moja teoria? Mhm. Ludowskiego? Moja teoria jest taka, że PiS dostaje dużo... Bo z tym się serio nie zgadzamy na takim poziomie, że to jest jakaś rzecz, przy której my dużo to dyskutowaliśmy. I wydaje mi się, że w ogóle cały czas stoimy po tych samych stronach. Rzadko się to zdarza, żebyśmy się jakoś tak nie doszli do jakiegoś wspólnego wniosku. No ja uważam, że to będzie dla PiS-u bardzo ważna rzecz i ona będzie początkiem mitu, legendy, etc. Jurek z kolei bardzo odbija to takim take'iem, że ale gdzie ją powiedzą, skoro nie mają TVP, nie? W sensie to jest jakby ten. I no ja będę jednak stał po stronie tego, że to jest duża rzecz, która będzie się działa. Mam wrażenie, że zauważ, że jakieś wszystkie... To jest akurat dobry znak swoją drogą, ale że zauważ, że wszystkie teraz jakieś portale, gazety i tak dalej, no coraz śmielej wjeżdżają w Tuska. No moment, w którym Wyborcza wrzuciła o tej luce... luce w budżecie, to miałem takie, aż byłem zaskoczony, nie? No tak, ale wiesz, z każdej redakcji teraz politycy zadzwonili i podkradli dziennikarzy, no to pewnie są wkurzeni, nie? Co? Motyw jest, że Węglarczyk, czyli redaktor naczelny Onetu, w rozmowie z właśnie debacie dziennikarzy, mówi, że no wiecie, no bo kurczę, to zadzwonili do nas, dosłownie do każdej naszej redakcji, w sensie, że Onet tam, nie wiem, jaki Onet ma różne, tam wiesz, że pewnie Plejada jest chyba Onetu i tak dalej, że ze wszystkich tych takich pod Onetów, to zadzwonili do nich i w sumie zaproponowali jakieś umowy dla tych jakieś chore stawki podobno. I właśnie stawki nie były w ogóle rynkowe, no, że my nie płacimy, stawki były w ogóle nie były w ogóle rynkowe i tak no trochę głupio, nie, bo to nie powinno tak wyglądać, no to jakby przepraszam, ale... No. Znaczy, okej, okay, to jest znaczy, stary, wiesz, inna sprawa jest taka, że jak bardzo by się pewnie zamknęliśmy już w wizji, inaczej, może ja teraz się mylę, ale jak bardzo się zamknęliśmy w wizji tego, że po prostu masz media, które są prorządowe i propozycyjne i teraz po prostu jak się zmieniła władza, to te media, które były liberalne, ośmielają się wrzucać artykuły, które są krytyczne wobec władzy. A co jeżeli tak było wcześniej, tylko już tego nie pamiętam? Nie, oczywiście. Okej, polityka wciąż tego nie robi, ale jeżeli... Nie, oczywiście, żartami. Ja dlatego też zawsze uważałem, że to też nie można przesadzać i w sensie jakby... I bardzo dobrze, w sensie tak powinno w ogóle być, nie? Jakby żartami. Czy uważam, że dużo mediów miało pewien bias? Uważam tak po prostu. Ale z drugiej strony też, to nie było nigdy... To będę utrzymał, to nie było nigdy symetryczne do TVP. To nie jest... Właśnie... Nie można, jakby to było... Uważam, to było bardzo duże nadużycie, które padało i to o tym nawet mówiliśmy. No to jednak już nie jest tak, że TVP i inne media to jest jakby to samo po dwóch stronach. No nie jest. Ja nie? Lubię sformułowanie, że tak jak media rządowe były prorządowe, tak... Media opozycyjne nie były opozycyjne, tylko były antypisowskie bardzo często, bo były zirytowane na to, co się dzieje. W sensie były po prostu liberalne. I wiesz, dla mnie też pokazuje, jak była imba z symetrystami, to nagle od razu się znaleźli ludzie, którzy chcieli gdzieś przyjąć, coś z nimi zrobić i tak dalej. Że to też nie było tak, że oni dostawali, o tym się chciało tak mówić, że oni tak dostają auta w ogóle, patrzcie, oni się odważyli być pomiędzy i ten. No tak naprawdę okej, oczywiście pewnie nie było to miłe, bo tam pewnie jacyś ich znajomi, jasne, jacyś pojedynczy dziennikarze, ale co do zasady, nagle wiesz, od razu się znalazły oferty na to, co można zrobić, nie? Też nie ukrywam, jak u Rymanowskiego dzisiaj Kierwiński powiedział do niego zdanie, że no, to mi trochę, co pan mówi, trochę mi pachnie symetryzmem. Taki już naprawdę stary, w sensie naprawdę zarzucasz dziennikarzowi, że zadał ci jakieś pytanie, którego nie powinien być symetrystą, w sensie bez przesady. No, to jest irytujące. To jest irytujące.
No także, wiesz co, co do tego rozwinięcia tylko twojej teorii, którą masz, ja uważam, że oczywiście, że oni zbudują sobie na tym mit i to jestem przekonany. Tak samo to, że pewnie długo nie będą mieli tego wicemarszałka i to się coraz bliżej im do myślenia, że pewnie faktycznie po jakimś czasie ludzie zapomną, dlaczego ta Witek wciąż tam nie ma. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie ma słowa, słowem nie było wspomniane o Bosaku i o wywaleniu go z prezydium. No bo to głosowane ma być na przyszły i przyszłej... Aha, czyli to mówili. Tak. To będzie głosowane na przyszłych tych. Aczkolwiek też, no... Jakby bardzo... Jezu, jak to się nazywało, posiedzeniu. Czyli to będzie właśnie za dwa tygodnie. Jakby bardzo im na tym zależało, to zakładam, żeby już to... by już to zrobili, a jednak to, co mówię... Nie, to jest... No, oni się nie... No, to bardzo by źle wyglądało. To przez to, że nie ma tego spisu... Gdyby był ten spis, to by to zrobili, myślę, bez problemu. Szczególnie, że Lewica bardzo chce i to mogłoby być też taka rzecz, którą by oddali Lewicy, no bo powiedzmy, że Lewica trochę mało dostaje jak na razie, więc... To jest tam, inny poziom w ogóle. To, że... W tym budżecie, pierwszym, i oni już tam się, Domański mówił, że oni już się tam dogadują, jest mniej pieniędzy na mieszkania niż było w budżecie PiSu, gdzie Lewica szła do tych wyborów mówiąc tylko o mieszkaniach tak naprawdę. Przypominam, że mieli w Wiedniu to spotkanie. W kaskach. No, tak. I jednocześnie w tym budżecie jest siano na fundusz kościelny, który prawdopodobnie zablokował PSL, w sensie Lewico. Come on. Szczególnie, że naprawdę poszło im dobrze z tą nauką, nie? Zrobili faktycznie jakieś ruchy. Tak, no i pochwaliliśmy. No i się rozleniwili. No. Nie, masakra. Tak. No, fundusz kościelny też jest śmieszna sprawa, nie? No to fundusz kościelny to jest... Znaczy, Tusk niby zapowiedział, że w środę będą nad tym debatować na Radzie Ministrów, ale no, zobaczymy. Tak. Tylko co do tej teorii kończąc, tak, wierzę w ten mit, natomiast rachunek zysków i strat będzie ostatecznie plus dla koalicji rządzącej niż dla PiSu. W tym, że oni to TVP przyjęli i zrobili to, nawet jeżeli zrobili to w ten sposób, to fakt, że zrobili to tak szybko, a nie wiesz, robili to jakoś dwa miesiące przejmowali. Tak. To absolutnie. To się zgadzam, jakby szczególnie, że to mogłoby się skończyć na tym, że i tak by zrobili to samo, tylko za dwa miesiące. No właśnie, nie? Więc ja w pewien sposób, teraz na chwilę abstrahuję od tego, czy to jest dobre z perspektywy państwa, czy nie. Teraz na chwilę od tego abstrahuję. Z perspektywy czysto politycznej, jeśli nie byli pewni, czy są w stanie to zrobić inaczej, to prawdopodobnie podjęli dobrą decyzję, że zrobili to od razu i że zerwali ten plaster, zamiast go tak, wiesz, powolutku ten, odrywać. Ja oczywiście mam problem też z tym, że no teraz jakby oni pokazali, bo oni też poszli dalej, więc gdyby teraz na przykład jakaś inna partia doszła do władzy, to się skończy tak, że będziemy mieli... Że TVP... Chyba problemem dla mnie to jest, że wszyscy przestali się oszukiwać w tym, że TVP nie jest... do przejmowania w ten sposób. Ja też na przykład bawi mnie motyw tego, że Bodnar został cały czas... No. Czy słyszeliście jakiekolwiek zdanie o tym, że funkcja prokuratora generalnego zostanie oddzielona od ministra sprawiedliwości? A czy wiesz, z Bodnarem najśmieszniejsze jest to, że oni próbowali jeszcze argumentować tym wyrokiem z 2016 roku a propos Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Bodnar napisał fizycznie pismo, które można przetłumaczyć na dzisiaj w taki sposób, że Bodnar pisze, że nie wolno tak robić, jak robiła właśnie Koalicja Obywatelska. Co ogólnie koalicja nowa rządząca, co jest pewnym problemem na wielu poziomach. You see what we're doing here? No. Świątecznie. No. Słuchajcie, bo są święta i tak teraz nieironicznie my musimy dzisiaj wcześniej kończyć, bo jesteśmy zmęczeni tym tygodniem, w sensie tak bardzo, że sobie nie wyobrażacie. A jeszcze film na zapas trzeba zrobić. Szczerze, film na zapas? Mam to tam ten, Wigilię trzeba przeżyć jeszcze. No. To będzie ciężka przeprawa, więc... Więc moi drodzy, wesołych świąt chyba życzymy. Wesołych świąt. Bawcie się dobrze. Żeby to państwo zaczęło trochę bardziej działać. Pokójcie się trochę przy obiedzie o politykę. Przy wieczerzy. Co innego będziecie robić, prawda? No szczerze, wszystkiego najlepszego. Dajcie nam znać, co z tym Wośpem. Na pewno pamiętajcie o kartkach. Tak jak mówiliśmy na początku, naprawdę, uważam, że to jest fajna akcja, tak po prostu, w sensie... Link w opisie, więc serdecznie zapraszamy. I trzymamy kciuki, żeby nikt wam świeczek adwentowych nie zgasił gaśnicą. No, bo to by było strasznie nieprzyjemne. No co, dziękujemy patronom, może podziękujemy też, patronom, też dziękujemy na święta panie. Też, specjalne życzenia dla patronów, dodatkowe, drugie. Dobrze, Bartek. Czemu nie? I rzucaj. No co, staramy się starać dla was, powiedz słowo. Teleranek. O, fajne. No. Trzymajcie się. Pa, pa. Kresowy środek.